Gdy Małgorzata Mańka-Szulik rozpoczynała swoją kadencję, to zadłużenie miasta wynosiło 64 783 000 zł. W trakcie swojej 18-letniej kadencji zwiększyła zadłużenie miasta o 818 795 000 zł, co stanowi wzrost zadłużenia o 1263%. Władze miasta stosowały różnego rodzaju mechanizmy, których celem było zamaskowanie fatalnej sytuacji finansowej miasta. Niedoszacowano także kosztów energii elektrycznej, a realizacja projektów takich jak Centrum Przesiadkowe i Wiadukt w Sośnicy skończyły się roszczeniami wykonawców względem miasta. Poprzednie władze w sposób nieprawidłowy prowadziły sprzedaż Górnika Zabrze. Informacje, które zebraliśmy od dotychczasowego zespołu pracującego nad prywatyzacją, są niepokojące i niekompletne. Proces prywatyzacji nie odbywał się we właściwy sposób, nie zabezpieczono m.in. marki klubu, barw czy siedziby. Obecnie koszty długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą niemal 388 zł. Na początku prezydentury Małgorzaty Mańki-Szulik koszt zadłużenia to było jedynie 2,6 miliona zł, czyli około 14 zł na mieszkańca. W tej chwili możemy już powiedzieć, że bardzo intensywnie w ostatnim czasie pracował zespół, który zajmował się przygotowaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do tego, żeby Górnik Zabrze został sprywatyzowany. I w tej chwili możemy powiedzieć, że do 30 września będziemy gotowi pod względem formalnym do tego, żeby rozpocząć proces związany z prywatyzacją i będziemy bardzo serdecznie zachęcać wszystkie podmioty, które z jednej strony kochają piłkę nożną, z drugiej strony mają pomysł na to, w jaki sposób rozwijać nie tylko Górnika Zabrze, ale także Akademię Górnika Zabrze. A z trzeciej strony mają pieniądze na to, żeby do tego tematu podejść bardzo poważnie. Dużo było dzisiaj powiedziane o sytuacji finansowej Zabrza. W związku z tym podejmujemy działania zmierzające do tego, żeby dokonać restrukturyzacji zadłużenia. Usłyszeli Państwo dzisiaj o tym, jak ogromny jest koszt obsługi długów. W związku z tym staramy się zmniejszyć te koszty. Zgodnie z planem na 2024 rok przewidujemy znaczne spowolnienie wzrostu obsługi zadłużenia. Tempo wzrostu obsługi zadłużenia w 2024 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniesie jedynie 7,63%. W związku z bardzo trudną sytuacją finansową miejskich spółek, w szczególności wodociągów, które za zeszły rok wykazały stratę w wysokości 25 milionów złotych, a jednocześnie ujawniły informacje o tym, że wydały kilkaset tysięcy złotych na kampanię billboardową. W tej chwili w spółce trwa audyt, który analizuje sytuację pod kątem po pierwsze gospodarności, a po drugie pod kątem ewentualnego powiązania z kampanią wyborczą mojej poprzedniczki. Zmieniliśmy kompletnie koncepcję związaną z organizacją Święta Miasta, które zbliża się do nas wielkimi krokami. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców. W piątek odbędzie się ekopiknik w Parku Miejskim przy ulicy Dubiela. W sobotę odbędzie się rodzinny piknik przy Domu Muzyki i Tańca, natomiast wewnątrz Domu Muzyki i Tańca odbędzie się koncert naszej zabrzańskiej filharmonii pod tytułem Melodie Świata, a w niedzielę odbędzie się piknik w rytmie firmy. Co istotne, do tej pory organizacja Święta Miasta to był rząd wielkości między kilkaset a kilka milionów złotych na jednodniowe święto. My postaraliśmy się zorganizować trzydniowe Święto Miasta właściwie własnymi środkami, z ogromnym zaangażowaniem urzędników, z ogromnym zaangażowaniem naszych miejskich instytucji i za to chcę bardzo podziękować, a jednocześnie mam nadzieję, że pozyskane na zewnątrz środki finansowe, między innymi na organizację ekopikniku, pokażą, że można świętować urodziny miasta w zupełnie inny sposób, niż miało to miejsce do tej pory. Więc bardzo cieszę się, że udało nam się mimo trudnej sytuacji finansowej właściwie własnymi środkami zorganizować Święto Miasta. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą chcieli chętnie wziąć w nim udział i bardzo serdecznie do tego Państwa zachęcam. Dziękuję.